Czy zastanawiałeś się nad tym, jakie pytanie zadałbyś Jezusowi, gdyby stanął dzisiaj w Twoich drzwiach? Czy masz takie pytanie, które nie znalazło odpowiedzi, a które potrzebuje jej, które nie daje Ci spokoju, które sprawia, że miotasz się? Byle gdzie, byle z kim, byle jak, nie znajdując tego ukojenia? Zerknijmy do Ewangelii, może znajdziesz dziś na nie odpowiedź. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, Przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził Chrzestianowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc? Nie uwierzyliście Mu. A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i ja Wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Pysznym Jezus Chrystus mówi nie zadaje im pytania, które ich kompromitują. Jeśli chcesz przyłapać Boga samego, prędzej czy później zostaniesz odarty ze swych zabezpieczeń, zbroi, masek, kłamstw i staniesz nagi i upokorzony nie przez Boga, ale przez własną pychę. Pokorny nie dozna zaś upokorzenia. Dlaczego? Bo pokornego nie sposób upokorzyć.